Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak robię piernikowe bombki choinkowe. Są to piękne ozdoby świątecznego drzewka, niezwykle pachnące i oryginalne. Zrobienie takich bombek nie jest trudne, potrzeba tylko specjalnych foremek. Nie trzeba dużo czasu, nie są one tak pracochłonne jak chatki piernikowe czy choineczki piernikowe, a naprawdę robią wrażenie na żywo, naprawdę przepięknie się prezentują. W tym filmie właśnie chcę Was zaprosić po przepis na ciasto piernikowe oraz instrukcję, jak wykonać sobie takie piękne bombeczki w domu. Do przygotowania takich bombek użyłam ciasta, którego używam do wszystkich moich piernikowych wyrobów, czyli tutaj składniki na to ciasto. Z tych proporcji no, wyjdzie naprawdę duża ilość takich bombek, także możecie sobie z połowy nawet zrobić. Do miski dajemy pół kilograma mąki pszennej typ 650, półtorej łyżki przyprawy do piernika, płaską łyżeczkę sody, porządną kopiastą łyżkę kakao oraz 3 łyżki cukru pudru. Są to sypkie składniki. Wszystko mieszamy ze sobą i przesiewamy na sitku 4 razy. Dzięki temu, że przesiewamy te składniki 4 razy, ciasto jest bardzo napowietrzone. Później pierniczki są leciutkie. Do przesianych suchych składników dodajemy 200 g płynnego miodu oraz 3 jajka. Dodajemy to naprzemiennie, czyli raz jajko, trochę miodu, raz jajko, trochę miodu, do momentu, aż zagnieciemy ładne ciasto. Gładkie ciasto. Powinna nam powstać ładna bryłka ciasta piernikowego. I tak przygotowane ciasto przekładamy sobie do woreczka i wsadzamy do lodówki, najlepiej na całą noc. Jeżeli nie mamy tyle czasu, no to tak na kilka godzin. Następnie blat podsypujemy mąką, wałkujemy ciasto. Do użycia bombek, do zrobienia bombek potrzebne są takie foremki, jak tutaj pokazuję, półkule metalowe. Mogą to być foremki, czy po prostu bombki metalowe. Smarujemy je masłem cieniutko i wyklejamy ciastem piernikowym. Pieczemy około 8 minut w temperaturze 180 stopni. Delikatnie usuwamy z formy i smarujemy białkiem, żeby się ładnie błyszczały. Ja mam foremki na bombki duże oraz małe. Pięknie ciasto jest wypieczone, równiutkie. Połowy studzimy, połowy naszych bombek. Następnie dekorujemy to już wedle własnego uznania. Ja Wam pokażę parę moich pomysłów na dekorację. Dekorujemy oczywiście lukrem królewskim. W poprzednich filmach pokazuję, jak taki lukier zrobić, także zapraszam do zobaczenia sobie. Lukier królewski jest to lukier, który robimy z białka, soku z cytryny oraz cukru pudru. Dekorujemy bombki, na przykład ja tutaj robię gałązeczki ze świecami, można bałwanka, dzwonki. To już naprawdę dowolność. Udekorowane połówki bombek odkładamy, żeby lukier stwardniał. Tak na jakieś pół godzinki do godziny. Tak się prezentują przygotowane połówki bombek. I teraz zabieramy się za klejenie bombek, żeby uzyskać ładną całą bombkę. Krawędzie półkul smarujemy lukrem. Dajemy wstążeczkę, przyklejamy na lukier i doklejamy drugą połówkę. Dociskamy i usuwamy palcem nadmiar lukru.
tak to powinno wyglądać. Następnie jeszcze wyciskamy lukrem wzorek na klejeniu, żeby zatuszować miejsce klejenia bombek. Ja jeszcze w ten wzorek dodaję perełki. Ozdobne perełki, które bardzo ładnie się później błyszczą, bardzo ładnie ozdabiają bombki. Tak to wygląda. Jak widzicie, perełki są na tym wzorku. I tak przygotowane bombki odkładamy do stwardnięcia, do sklejenia i gotowe. Jak widzicie, takie bombki naprawdę przepięknie się prezentują. Naprawdę będą piękną i pachnącą ozdobą naszej świątecznej choinki. Jest to też bardzo fajny pomysł na prezent. Foremki są dostępne w sklepach internetowych, także możecie sobie je zakupić. No i naprawdę warto przygotować takie bombeczki. To ciasto się idealnie do tego nadaje, bombki są równe. Ja robiłam duże i małe. Część na zamówienie, część na swoją własną choineczkę. Bardzo gorąco Wam polecam. I życzę udanych wypieków.